Tak wchodząc do tego pokoju widzę, że mam mały problem i to problem jest związany z tym, że jest straszny syf, trzeba to posprzątać i ogarnąć wreszcie, bo jak jest syf, to ciężko się pracuje, jakoś umysł tak działa, że nie może się skupić na niczym, jak mój tak działa, więc posprzątamy to, wziąłem się za nagrywanie Stardew Valley, popijając herbatę oczywiście, a później musimy też znaleźć horror na dzisiejszy wieczór, nie mam pojęcia w co byśmy chcieli zagrać. Mówię szczerze, że mam wielki problem, bo już tyle horrorów ograłem, piluchowanie prowadzę od dłuższego czasu, już myślę, że z pół roku będzie, nawet jak nie dłużej. I dosłownie wszystkie dobre horrory ograłem, więc będzie z tym problem, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy, zawsze sobie radzimy, więc tym razem też powinniśmy dać radę, aby tak było. Ja się biorę za sprzątanie, mam nadzieję, że to szybko pójdzie i wrócę do was potem. Okej, chyba się udało. Jest teraz dużo lepiej. Możemy się napić herbaty. Pierwszy sukces dzisiejszego dnia osiągnięty. Dobra, teraz się bierzemy do roboty. Musimy nagrać odcinek na YouTube z gry Stardew Valley. Stardew Valley, Ziska. Wydaje mi się, że to jest moja ulubiona gra. Jedna z ulubionych. Myślę, że na pierwszym miejscu byłoby do tej pory Dark Souls. Dark Souls jako numer 1 w tym roku, Stardew Valley jako numer 2. Naprawdę dwie świetne gry, które polecam z całego serca. Nagrywa się dźwięk, nagrywa się gra, mamy tutaj grę, lecimy. I tutaj pokażę wam, jak synchronizuję mój dźwięk z mikrofonu z dźwiękiem z gry i obrazem z gry. Czasami o tym zapominam, dlatego macie rozjechany dźwięk czasami. W razie 3, 2, 1, pyk! Okej, nagraliśmy Stardew, teraz czas. Tak, moja dziewczyna siedzi w tym pokoju tutaj. Gra w Rocket League. Zobaczcie, jak jest głośno. Holy shit. Holy shit. W razie, będziemy teraz się brali bliska za zrobienie obiadu. Jestem godny jak cholera, jest 17, praktycznie jeszcze nie zjadłem dzisiaj, więc przydałoby się coś zjeść. Tylko jest mały problem. Jest mały problem, który wygląda mniej więcej tak, że nie mam zmarki, a jest masa naszym do umycia. Naczynia zmyte. Teraz czekamy, aż się rozmrozi. Nie wiem, są pasjonujące. Okej, okay. Jak widzicie, jesteśmy nad Wisłą, jestem z moją dziewczyną, która jest tam mniej więcej i ta, oczywiście żartowałem z tym obiadem. Jest to piękne miejsce, urocze miejsce, zresztą jak sami widzicie, tylko że jest jeden problem, nie wiem z jakiego powodu ludzie tak śmiecą, zobaczcie na to jakiś syf. Małpy was wychowały, nie umiecie sprzątać po sobie, do jasnej cholery, że to jest ładne miejsce i tak szkoda go trochę. Tak, znajdujemy się pod mostem. Mam nadzieję, że nie jest tu za głośno. Ludzie się na mnie gapią, którzy tam łażą. Ej. Ktoś mi nawet pomachał. O mój Boże. W sobotę na pieruchowaniu grałem w grę o tytule Sophie Cares. I muszę wam powiedzieć, nie polecam jej, cholernie jej nie polecam. Jest to praktycznie kopia Five Nights at Freddy's. Z tą różnicą, że zamiast misiu wygonić się dziewczynka, która jest bardzo nieprzyjemna, wyskakuje na twarz z głośnym dźwiękiem. Mniej więcej tak. Coś takiego robi, nie jest najprzyjemniejsze. Więc tak, nie polecam tej gry, za cholerę nie polecam. Nic ciekawego nie miała do pokazania. Co prawda kosztowała 5 euro, więc może jest warta tej ceny, ale nie. Oprócz tego ludziska grałem w symulator Trabanta w NRD. Gra się nazywa Jalopy, nie Jołopy, ale Jołopy jakoś lepiej brzmi. I powiem wam tak, świetnie się bawiłem, jest to gra we wczesnym dostępie. Zbugowana cholernie, praktycznie się ledwo w nią zagrać, ale mimo to, jak już mówiłem, bawiłem się świetnie. Można w tej grze wymienić wszystkie podzespoły praktycznie w samochodzie, drzwi, można wymienić silnik, zbiornik na płyn do spryskiwaczy, można dolać płyn do spryskiwaczy, jest kupę zabawy w tym. I oczywiście się jeździ po NRD. W towarzystwie jakiegoś faceta, który co jakiś czas rzuca jakieś ciekawe komentarze na temat tego, co się dzieje, jakieś ciekawostki historyczne. Świetnie się bawiłem, na pewno wam to na YouTube pokażę. I to właściwie tyle, co robiłem. Jest praktycznie już dzień, pora, w której będę musiał iść z powrotem do domu i nagrać, właściwie zacząć streamować. Dzisiaj jest niedziela subowa, bo jest niedziela, nie subowa, jak mówiłem wcześniej. I nawet nie wiem, co suby wybrały. Mam nadzieję, że nic strasznego. Rano mam nadzieję, że nic strasznego. Nic, co mnie dobije psychicznie. Zawsze się patrzę na ten ekranik, to jest na cholery.
Okej, jak widać, jestem już w domu. Syf powrócił jakimś cudem z soboty. W razie tak, z 19 będę streamował Rimworld teraz. Na sobotę niedzielę ta gra wygrała. Ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, ludziska. Wasze zdrowie. Ona jest. Aaaa! What the fuck? Aaaa! What? Um...